poprzednio w Kodzie Snu. Mógłbyś pójść na komisariat i sprawdzić, co się dzieje? Czyli co, nic nie zrobicie? Niestety nie. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, zajrzyj do laboratorium w szpitalu. Sami zakażeni. Dobra, to wchodzimy do szpitala. Laboratorium? Tak, laboratorium. Oj! Są! Nie, nie! Gdzie jestem? Co ja robię? Co ja robię? Co to jest? Gdzie jest? Zaraz, to jest laboratorium. Powiesz o infekcji. Nie wiemy, skąd wzięła się infekcja. Słabsze jednostki mają gorszy układ immunobiologiczny, przez co wirus pożera ich krwinki białe, po czym atakuje organizm. Jest naprawdę dziwny. No dobra, czyli teraz muszę wrócić na farmę i poinformować o wszystkim, ale... Dobra, już ci mówię co. Strasznie, powiem ci coś, co będzie bolało. Farmerze, mam dla ciebie wieści. Nieźle się spisałeś. Co? Policja nic nie zrobi? To kpina. Powinien działać, a nie chować dupę w budynku. Ech, chcąc nie chcąc musisz dalej działać. Odpocznij chwilę i wróć do mnie. O kurde, dostałem dobry rewolwer, moc 1, ostrość 1, no nieźle. A, jeszcze jedno. Nieźle się spisałeś. Zwykły wirus? Pewnie zwykły. Wróć do mnie, jak odpoczniesz. O, 3 dementy dostałem, no nieźle. Dobrze, farmerze. No, naładuję El Diablo przy okazji. Okej. Okay. Widzę, że mam dużo pocisku do rewolweru, to akurat bardzo dobrze, jak go zużyję. Znaczy, zużyję trochę. O, taśma tutaj na wierzchu, to trzeba ją schować. Będę chciał zrobić miotacz ognia, więc będzie trzeba niedługo go zrobić. Ale brakowało mi chyba paru składników. Zaraz zobaczę, co potrzeba. Okej, dobra. Farmerze, coś chciałeś ode mnie? Skoro komisariat jest bezużyteczny, a baza wojskowa także padła, musimy sami wezwać pomoc. Najlepiej przez stację telewizyjną. Mają tam satelitę. Powinieneś znaleźć tam jakiegoś programistę. Niestety mamy problem. Drzwi od budynku stacji telewizyjnej są zamknięte, a klucz jest w kopalni. Nie wiem, czy pamiętasz, że kopalnia to pierwsze centrum infekcji. Podejmiesz się tego. No dobra, zrobię klucz to. Klucz jest u kierownika pod ziemią. No okej. Okay. No cóż, nie mamy innego wyjścia, skoro chcemy się stąd wydostać. Musimy to zrobić. Znaczy musimy. Ja muszę to zrobić. Wy widzę, że też dupy nie chcecie ruszyć. Okej, okay, w każdym bądź razie. Miotacz ognia, co potrzeba mi? Płynne proszki mam, dobra. Ogień, złota sztabka, krzesiwo, a nie. Co potrzebuję? Guzik. Redstone, czyli czerwony kamień, ogień. Aha, guzik, dobra. Guzik. Potrzeba mi guzika! Nie mam guzika właśnie, to jest ten największy problem z tego, co wychodzi. O, schowam sobie diamenty tutaj. No cóż, guzik powinien dostać chyba we w sklepie, albo... A może na stacji benzynowej ma jakieś drobiazgi, tyle zanim dotrę ja do stacji benzynowej, to minie trochę czasu, nie, nie, dobra. Kot? Kot. Dobrze, muszę się dostać do kopalni. Nie będzie łatwo, coś myślę. Może dostać się do samej kopalni będzie łatwo, ale... Przeżyć tam to będzie tragedia. Nóż kuchenny bestialski mógłbym w sumie zużyć do końca. Zniszczyć będzie jeden mniej. Cześć! Cześć, cześć! My już się znamy. Żegnamy. Papa! Ała. Mi się pijęta obsunęła. Nie wiem, to widzę, że z amunicją u mnie w porządku. Dobra. Możemy iść. A to mogę podnieść, czy nie mogę? O! O! O, jak miło! 9 diamentów tu leżało, skąd? Nie mam pojęcia, ale chętnie je zabiorę. Siema, ziutek. No, ała! Wąt, koleś. Przejść do kopalni, ale przez rynek, czy ja przejdę? Wolę nie przechodzić przez rynek, ale tu nie mam wyjścia z tego, co widzę. Ała! No nieźle. Muszę ich z
zestrzelić wszystkich. Dobra, pobiję cię pistoletem. Ci kolbą w łeb walnę, to od razu zginiesz. Nie możecie trafić? Ała, coś mnie po plecach uderzyło. Dobra, moje ziutki. Teraz ja was pokonam. Będę szybszy, zanim ty przeładujesz tą kuszę, koleś. Au. Nie wleciałem. O. No i trochę zawsze amunicji i innych różnych rzeczy. Dobra, to muszę pochować parę rzeczy. Okej. O, ale monet poleciało. Kule, nie wiem po co mi jakieś kule. Ale biorę. Dobra. O, proch. O. Cześć. O, dachem przejdę, jak miło. No i bardzo dobrze. O, to nie wiem. Łoż ty, koleś, ty nawet wiesz, jak się do mnie dostać. No to żegnam. Jak tu się wydostać od nich? Tak, żeby... Dobra. Nie! Kurde! Tak, żeby się nie dać złapać w nich. Jezu, ty też koleś. No. I zdychaj. Gin! Bardzo dobrze. Kopalnia jest tutaj. Dobra. Tak szybko pochowam to. Żegnam panów. I dziękuję, dobranoc. Trudno. O. Zamknięty wartownia kopalni. No dobra. I wystarczy, jak mu przyłożę z kolby. Dobra, chowamy to. Schowałem. Miotacz ognia. Potrzebuję guzików, ale nie wiem, czy tu dostanę guziki? Cześć, żegnam pana. 100 lat, 100 lat. Telefony. Na co mi telefon? O, parę przydatnych rzeczy widzę. O, już nie ma miejsca w plecaku. Jaki niefart. No trudno. O, jeszcze znalazłem książkę jakąś. Dziennik, część szósta. Szaleniec. Szaleniec to ofiara zarażonych lub zainfekowanych istot. Dużym prawdopodobieństwem jest fakt, że szaleniec przed śmiercią walczył z kimś dotkniętym wirusem SNU. Jest dość silny i szybki. Jego ciosy oślepiają na chwilę. No okej. Odkładam to. Już pozbierałem trochę rzeczy. To tutaj zostawiłem, bo to jest... Bo to... Sprawdźmy. A. Okej, mogę zabrać. Dobra. A tych skrzyniach? Aha, karta obecności. To nic mi niepotrzebne. O, przez te drzwi już nie przejdę. No trudno. Okej, jak widzę tutaj zainfekowanego... Nie, zakażonego, zarażonego i niuchacza. Dobra. O, tak mi przykro. Nie przejdę. Przejdę, no bez przesady. Co to było? Ktoś sapał. Zamknę się tu. O, pokręcę sobie kierownicą. Brrr. A to co to? Kolejna książka.
Dziennik autorstwa kierowca ciężarówki. Dotarłem 16.02.2013. Dotarłem do kopalni w mieście Slim City. Po odbyciu formalności czekam na załadunek. Podpisano, no tego podpisu nie odczytam. Ciężarówka załadowana. Jeszcze pójdę po ostateczny podpis i mogę jechać. Podpisano. Kurwa, ten skurwel z administracji mnie ugryzł. Nie wiem o chuj chodzi, ale wszyscy tak się tu zachowują. Muszę natychmiast stąd jechać. I chyba nie odjechał z tego, co tu widać. Tu widzę niuchacz. Czy on mnie zauważy? Nie, nie zauważył mnie. Tutaj widzę dwóch zainfekowanych. Nie wiem, co to. Au! A mnie śmignął kilofem. Odejdź. Chcę zobaczyć, co jest w tych skrzyniach. Węgiel. Zabieram, przyda się. A no tak, nie mogę tego podnieść. Denerwuje ten dźwięk tutaj. To se sprawdzę od razu, co to jest. O, tego potrzebuję, ale nie mam gdzie zapakować tego nawet. No, tu pochowam na razie to. Dobra. Klucz jest u kierownika pod ziemią. Jak tu widzę. Okej, dobra, to musimy przejść. Mam nadzieję, że winda jest czynna. Zdajmy to. Bo to mnie denerwuje strasznie, te dźwięki. Kopalni. Chyba, że ktoś tam jeszcze pracuje, ale niemożliwe, przecież już dawno. Aha, jeśli to nie tutaj, to wagoniki muszą jeździć gdzieś tam na dole. Mogę się też tu dostać. O. Jak widzę, mam tu przyjaciela. No już nie mam przyjaciela. Dobra, mogę się tędy tu dostać, ale nie. Może windą pojadę, po prostu będzie kulturalnie i wygodnie. Okej. O, jestem na dole. No, widzę przejście do kopalni. Nie wiem, co tu mogę zajść. O! I widzę tutaj. O Jezu, aż mi odebrało mowę. Ja się chyba tu schowam. O, jak widzę, tu nikogo nie ma. Co tu jest? Dobra. O, sztabka złotej nożyczki. Nożyczki muszę połamać. Klucz do wartowni kopalni. Okej, przyda się. Ostatni wpis. O co chodzi? Dziennik kierownika kopalni. Ostatni wpis. Muszę sprawdzić, czy tunele są bezpieczne. W pierwszej kolejności odwiedzę północny tunel. Dobrze powiedziane, więc widzę, że muszę chyba pójść na północny tunel. Ale sprawdzę jeszcze tutaj, co się dzieje. Jakieś dziwne coś tu mam. Zabieram to. I tutaj też takie dziwnego. Dużo ich. Stanowczo za dużo. Przeszukam to. Co to może być takiego? Aha, jasnopył. No to mi się nie przyda zbytnio. Nawet nie wiem do czego. Okej. Szybko uciekaj, uciekaj! Oj, wypadło mi! Gin! Zakarę ci sztylet w oko, że się tak wyrażę. Dobra, to się jeszcze schowam. Przeszukam
Rubiny. Rubiny z powrotem zabiorę, jak będę szedł. Szmaragdy. Nice. Dobra, co mogę jeszcze tu zrobić? To się pozbędę. Nie wiem po co to, ale się pozbędę. To chyba użyję, żeby przyspieszyć wszystko, dobra. Okej. Okay. Już mnie nie ma. To nie wiem nawet co to jest, ale też zaraz zobaczę. Nie, 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 nie wchodź tu, nawet nie próbuj. Ona by się włamać chciał. Przeszukajmy. Ło, szafiry. Nie wiem po co szafiry, ale... To się przyda. Zadźgam, to zobaczysz. Okej. Okay. Węgiel został u góry, kurde, bo tak to bym do pieca to włożył. I coś z tym zrobił, ale nie mogę nic z tym zrobić. Chowam to. Coś już do mnie idzie. No nawet nie coś, tylko ktoś. Znaczy w sumie nazywam to coś, więc chyba bardzo dobrze to tak nazywam. Okej, w każdym razie te kluski. Widzę, że złota. Nazwali je po angielsku. O, węgiel. Żegnam panów. I jeszcze to. Okej, dobra. O, jak dobrze wpadłem. Gdzie ty jedziesz? A, węgiel. Ale i tak pojechałeś nie tak jak chciałem. On tu idzie do mnie. Ja w tym czasie opróżnię wszystkie wagoniki, zanim on do mnie dotrze. On się chyba gubi po tych torach. W każdym bądź razie schowam diamenty. Co tu jeszcze węgla mogę tu poodkładać? O, z tego dostajesz tapkę złota, no nieźle. A to Quicksilver. Jakieś szybkie srebro, zaraz zobaczymy co to. Znaczy zobaczymy. Ja to zobaczę, wy nie. No i węgiel. Nie. Nope. Nie podejdziesz do mnie, nie pozwalam ci. Dobra. Alkohol. O, ruda żelaza. Czerwonego kamienia już więcej nie potrzeba mi. Przyda się. Złoto. Czego by tu się pozbyć? Tego i tak to nie jest dużo warte. Więcej otrzymam za te przedmioty, które gdybym je sprzedał. Cześć, cześć. Au, za blisko, za blisko. Ojejku, siłacz. Cześć, żegnam panów. Tu nic nie ma, dobra. Tu jest chyba... Nie, tu nic nie ma. Jak dobrze, oni są bardzo wolni. Tu nic nie ma. Północny tunel, to chyba o ten chodziło. Z tego co tu widzę. Nie, tu nic nie ma, dobra. A jest jednak, myślałem.
O, cześć. I klucz jest na główną stację, dobrze. Dobra. Chowajmy to, chowajmy. Co tu jeszcze schować? Nic nie mogę schować. Siła, regeneracja, siła. Nie, no nic tu mi nie da. Nic a nic. I tyle po tobie. Jeszcze sprawdzę ten tunel. Znaczy sprawdzę całą kopalnię, co tam. Jakieś dziwne tutaj postawili cegły. Nie mam. Nie, tu nic nie ma. Okej. Żegnam panów. Chyba wiadro magmy ja będę potrzebował. O, tu widzę, że ktoś na przejażdżkę się wybrał. Mniejsza o to. O, tu widzę coś. Okej, wracam. Tu coś nie, dobra. I zobaczmy, co tu mamy. Co ja tu mam? O, sztabkę żelaza, dobrze, miło mi bardzo. Sztabkę złota. Ale z tym złotem to zrobimy mały myk. O, i tak pochowamy, bardzo dobrze. Teraz quicksilver, nie wiem, co to jest. Dobra, quicksilver, przeszukam to. Z jednego... Olo, miazga. Chyba będę musiał zrobić myk taki. Solidne żelazo, bo nie mam nic. No nie mam wyjścia, muszę solidne żelazo z tego zrobić. Jeszcze 4 sztabki żelaza. Okej, dobra. Dobra, mogę się stąd zwijać z tego, co widzę. Tylko węgiel zabiorę. Wszystko, co chciałem, to mam. Dobra, klucze, więc mogę wracać. To ja se windą pojadę. A tu co jest? Tu się chyba poboczny tunel wykopał. Podbiegnę tam. Okej, i mamy. Do góry. Deszcz pada. Ale do wartowni się chyba przejdę. Żegnam. Okej, klucz do wartowni. O, jak miło. Klucz do magazynu kopalni. Sądzę, że magazyn kopalni da mi bardzo fajnych zasobów, ale i tak nie mam na razie miejsca w plecaku, więc się wrócę tu po to co najwyżej. Alkohol. O, jak miło. Deszcz przestał padać. Tu widzę saletrę. Saletra w lodówce trzymana. Nie wiem, o co chodzi, ale biorę. Co tutaj? Dziennik wejść. Poprzedni został wywieziony do głównej siedziby firmy.
Książka przykład. Nie wiem, o co chodzi. Okej, muszę teraz iść do stacji telewizyjnej. Już coś do mnie idzie z przodu, z tego co słyszę i widzę. Żegnam. 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 A mam tyle amunicji, że nie muszę się bawić nożem. No i bardzo dobrze. No to byłem już, stąd wyszedłem. To mi niepotrzebne. O, stacja telewizyjna. O, moment. Tą to od razu wiedziałem, że trzeba pokonać. Dobra, widzę, że tu mnie ścigają, więc szybko muszę wymienić sobie. Dobra. Mam klucz już w ręce, okej. Więc szybko do stacji telewizyjnej. Hop. Hop. O, w mordę, tu też oni są.